Witam Państwa serdecznie na 8. konferencji Latającego Uniwersytetu Leszczynowego. Jesteśmy w Ojrzanowie, niedaleko Grodziska Mazowieckiego, między Grodziskiem a Tarczynem, a naszym gościem jest dzisiaj minister Piotr Naimski. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Kiedyś minister. No dobrze, niech będzie. Atmosfera jest dzisiaj na naszej konferencji familiarna i wszyscy czują się spokojni, wyluzowani, szczęśliwi. I pan minister opowiadał dzisiaj nam oczywiście o budowie Baltic Pipe, a ja słuchając tego wszystkiego miałem takie dosyć niewesołe myśli. Jak to jest z lojalnością urzędników wobec państwa? Powiem tak, urzędnicy to jest grupa ludzi, którzy nie są izolowani, tylko pochodzą z narodu. Mhm. Można by to pytanie rozszerzyć. Jak to jest, że mamy kłopot z lojalnością obywateli naszego państwa wobec naszego państwa? I czasem to jest dramatyczne, możemy tego doświadczyć. To są bardzo ciężkie czasy dla polskiego państwa, dlatego że spora część Polaków, obywateli, czuje się na tyle słabo związana z interesem państwowym polskim, że szuka punktów odniesienia poza Polską. W życiu prywatnym, ale też w życiu publicznym, w życiu działalności politycznej. To jest istotne zagrożenie dla istnienia w ogóle polskiego państwa. A wśród kadry urzędniczej, no cóż, znajdujemy też odbicie tego stanu ogólnego. Ja bym nawet powiedział, że ten stan manifestuje się w pewnych określonych resortach. I nie chodzi mi tu wcale o resorty siłowe, czy jakieś właśnie takie kojarzące się z władzą. Z czego to wynika? To słabe utożsamianie się części narodu z Polską, bo to jest widoczne, zauważalne, czytelne, okropne tak naprawdę. Wiem, okropne. Nad tym niektórzy z nas zastanawiamy się naprawdę często. To jest kwestia łatwiejsza, jeżeli chodzi o zdefiniowanie źródeł, prawda? To jest dziedzictwo jeszcze okresu przedrozbiorowego. Warto czytać chociażby wspomnienia i opracowania historyczne poważne dotyczące Konfederacji Barskiej, prawda? Chociażby. I to się ciągnie, to znaczy dziedzictwo rozbiorów, dziedzictwo wojen, pierwszej, drugiej wojny światowej, komunizmu w Polsce. No, to wszystko było destrukcyjne dla, można powiedzieć, podmiotowości narodu, a także, czy równocześnie, czy może to właśnie jest źródło, także dla rodzin, dla ludzi indywidualnie. No i to zmęczenie, bo to też jest kwestia pewnego rodzaju zmęczenia dla materiału. No tak. I poszukiwania spokoju, łatwego rozwiązania, takiego dostrzegalnego. Tak jawiła się przecież Unia Europejska Polakom, prawda? No okazało się, że to nie do końca tak jest. No a rzeczywiście pytanie ważniejsze moim zdaniem to jest pytanie, jak temu przeciwdziałać. Co z tym zrobić w sensie strategicznym, w sensie także i ile czasu taktycznych, ile czasu, ale też i jakie działania podejmować, żeby ten proces zatrzymać, żeby, prawda, bo tę erozję, bo ta internacjonalizacja, można powiedzieć, odniesień, ona nie jest tylko domeną nas, Polaków. To jest sytuacja, którą spotykamy także i w innych społecznościach, czy w innych państwach, czy inne narody temu podlegają. Chociaż dzisiaj wydaje się, że Polska i Polacy jesteśmy specyficzni także i w tym złym stanie.
tego słowa znaczeniu, dlatego że odwołujących się innych przedstawicieli innych nacji do sił zewnętrznych w sprawach wewnętrznych, własnych, trudno pokazać poza Polską. No właśnie, ciężko jest wskazać coś takiego, bo tradycja zdrady w różnych krajach jest, umówmy się, jest. I ona jest głęboka, stara, ale ona się jakoś skądś... Ale mówimy o tradycji zdrady. Znaczy, w Polsce, tak, ja mam taką tezę, że zdrada jako sposób działania została zaakceptowana w Polsce pod ujściem. Tak. Dlatego, że wtedy zbiorowo Polacy zdradzili i to, że zdradzili, to się zdarzało wcześniej i to jest, prawda, w różnych miejscach. Ale ta zdrada nie została ukarana, została zaakceptowana jakimiś kompromisami, pseudoporozumieniami i się okazało, że ci, którzy zdradzili, dobrze na tym wyszli. No właśnie. I to jest kłopot, to jest to, ciąży nad nami ta do dzisiaj. To prawda, ale mamy teraz sytuację, kiedy państwo polskie robi bardzo wiele, żeby nawet najbardziej prymitywny osobnik nie mógł znaleźć powodu do krytyki tego państwa. I to wszystko widać gołym okiem, a jednak takie postawy ciągle się spotyka. Ja nie umiem sobie odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego ludzie potrafią wbrew okolicznościom, wbrew faktom żyć w kłamstwie. I to nie chodzi bynajmniej o jakby członków wiadomej partii, tak? Czy ludzi popierających. To są ludzie, którzy uważają, że są neutralni. Znaczy, to jest... Ja myślę, że się trzeba szukać różnego splotu niekorzystnych okoliczności, bo... upadek komunizmu, możliwość wyzwolenia się Polski, prawda, to się zbiegło z kryzysem ideowym w obszarze cywilizacji europejsko-amerykańskiej, na zachodniej. Tak. I to jest, i ta zbieżność, ona powoduje, że, czy spowodowała, że ten moment, ta przerwa, tak powiem, w historii, która nam umożliwia faktycznie rzecz biorąc realizować marzenie o niepodległości, równocześnie się na to nakłada taka, no ja to nazywam bezideowością, no ale można to zdefiniować inaczej. To są poglądy liberalne skrajnie, wolnościowe, wolność jednostki ważniejsza niż cokolwiek innego, prawda? A już na pewno ponad interes państwa. No tak, ale za każdym razem ta wolność jednostki sprowadza się do wielbienia zamordyzmu zagranicznego. Tak jest zawsze, to jest jedna zasada i ci ludzie nie są w stanie tego zrozumieć, nie są w stanie tego sobie dać wytłumaczyć. Jest to wielka zagadka. To jest wielka zagadka. Pan pisze różnego rodzaju ciekawe historie tego dotykające z różnych stron, z różnych aspektów. Dlaczego? Ale nad wszystkimi, też i przez pana opisywanymi historiami, można postawić takie pytanie. Dlaczego ludzie tak się zachowywali? No, bo czasem się obiektywnie rzecz biorąc, zachowywali się nieracjonalnie bardzo często. Tak. Nawet w sytuacji, kiedy nie było zagrożenia, prawda? Tak. Nikt nie przymuszał iść do tego, nie straszył, tak? Tak. I w jakimś sensie, no... To jest... Znaczy, ja tutaj dostrzegam takie działania, aspiracje, ale te aspiracje są przez kogoś podkręcane. No więc pytanie, jak działa propaganda obcych państw w Polsce? Działa bardzo brutalnie. Działa bardzo brutalnie. No to jest, to nawet można pokazać palcem, prawda? No, takie media jak, no nie wiem, chociażby TVN, no tak. czy Gazeta Wyborcza, to są media, które na pierwszym miejscu postawiły interes, no, że tak powiem, inny niż polski. Adam Michnik, twórca Gazety Wyborczej, prawda? No tak. Napisał taki tekst, który został opublikowany w
amerykańskiej gazecie w, nie pamiętam, 80 czy 90 rok, w którym dowodził, że największym zagrożeniem w Polsce jest ta czarnosecinna, ci Polacy czarnosecinni, prawda? Których więc, nie było, prawda? I potem, właśnie. I że tak powiem, tak definiując swoje położenie i zagrożenia, stworzył medium, które dużej ilości Polaków wytłumaczyło, że to zagrożenie, nie wiem, faszystami w Polsce jest realne. No właśnie, nie można było się temu przeciwstawić, prawda? Przecież. Gazeta Wyborcza rządziła. Ale to jest, znaczy Gazeta Wyborcza, jeżeli już tak sięgamy trochę w tamtą historię, to w ogóle jest dawne czasy, wydawałoby się, nie, ale ciągle ważne dla nas, to wtedy rządziło, jeżeli chodzi o media i wpływ nowych, niekomunistycznych przecież mediów na Polaków, to było porozumienie, umownie rzecz biorąc, między Gazetą Wyborczą i Tygodnikiem Powszechnym. No tak. Prawda? I ludzie dobrej woli, dobrzy ludzie naprawdę w Polsce, którzy przez poprzednie dziesięciolecia byli przyzwyczajeni do tego, że jedyną gazetą, którą się bierze do ręki, jest Tygodnik Powszechny, prawda? No, dalej go, jedynie go brali do ręki. No i to, i podobnie z Gazetą Wyborczą, utworzoną jako pierwsza gazeta i drukowaną na, nie wszyscy wtedy to wiedzieli, na maszynach Trybuny Ludu. W Domu Słowa Polskiego w Warszawie, prawda? Dobre. No bo podjęto taka decyzja. Się zmarnowało. Decyzja przy okrągłym stole, że prawda, przestajemy drukować Trybunę Ludu, będziemy drukowali Gazetę Wyborczą. To jest symboliczne. Symbol, no. To jest równie dobry symbol jak zamiana książeczek partyjnych na książeczki czekowe w wyniku okrągłego stołu. Prawda? I to się utrwaliło, bo ponieważ to było jedyne źródło informacji informujące o Solidarności, o tradycji Solidarności, o upadku komunizmu i tak dalej, to ludzie, którzy wtedy sam przecież byłem, pan pewnie też brał do ręki. Oczywiście, ja tam nawet pracowałem. Gazetę Wyborczą, prawda, i tak dalej. No, myśmy to czytali. Ja byłem akurat przeciwny okrągłemu stołowi i nie brałem w tym udziału i nawet o tym pisałem, w podziemnym ciągle pisanku. Ale tak było. I to tamtemu pokoleniu zostało. Prawda? I to jest, a potem się przekształciło, to znaczy to pokolenie Gazety Wyborczej gładko przeszło do oglądania TVN-u, umownie rzecz biorąc znowu, prawda? No i już, i ta formacyjna działalność, destrukcyjna formacyjna działalność ma swoje praktyczne przełożenie dzisiaj. Przeciwdziałanie jest trudne, na przykład mało kto wie, że polską Wikipedię zakładało środowisko Gazety Wyborczej. To my wiemy. Prawda? I anonimowi ludzie kryjący się, nie chcący ujawnić swoich twarzy, tak, piszą te teksty, redagują te teksty, a dzisiaj jest tak, że młody człowiek w zasadzie dowolny, jeżeli chce się czegoś dowiedzieć, to klik, prawda? I sprawdza w Wikipedii. No, to ktoś wtedy, myśmy wtedy to przeoczyli, ja to muszę powiedzieć o sobie, że ja powstanie takiej na przykład Wikipedii przeoczyłem. Ale ktoś wtedy naprawdę dobrze o tym pomyślał, gdzieś po tamtej stronie, że to będzie narzędzie, które jest narzędziem przyszłości i formacyjne. I przejęli to. No. Nie ma pan wrażenia, że ta nasza strona za słabo się stara? Mam, zawsze mam. No właśnie, zawsze, ja mam to samo wrażenie. Zawsze trzeba więcej. Ja wielokrotnie krytykowałem te działania, bo one są. Trzeba marzyć, trzeba, prawda, próbować, trzeba walczyć. No jak ja to mówię, jak nas chcą zjeść, to trzeba się ruszać na talerzu. No tak. Uciekać spod widelca. No. Tamci mają od Radia Trójki, tak, którą wszyscy młodzi ludzie kojarzą z własną młodością. Tak? Ja mówię do kolegów, chłopcy, po co wy tego słuchacie? Przecież to jest okropne po prostu. A nie, bo to nasza młodość. Tak? Ja mówię, ale to nie jesteście niewolnikami tego. Od takich rzeczy do właśnie Wikipedii, tak? Od rozrywki do polityki. A co ma nasza strona? Co ma w ofercie? No słabo jest z tą ofertą. No słabo jest, chociaż
Chociaż no jest lepiej niż było. Znaczy, no jest dużo lepiej niż było. To też jest taka prawda. Ale jest dużo lepiej niż było. Nie dlatego, przepraszam, że się wtrącę, dzięki politykom. To nie jest tak, że politycy, cały ciężar działalności propagandowej spoczywa na prezesie Kaczyńskim, Antonim Macierewiczu, Beacie Szydło, Mateuszu Morawieckim. A to tak być nie może. Nie. Dlatego, że 3 poziomy niżej powinna być armia ludzi, która jest gotowa zagryźć tamtych, a nikogo takiego nie ma. Za to jest bardzo wielu ludzi, którzy uważają, że chętnie można było przejść na tamtą stronę. No to jest czarny obraz, który pan maluje. No jest, ale taki obraz jest prawdziwy. On jest, tak, trudno jest w zasadzie polemizować. Te wysiłki, które są czynione, żeby tę, powiedzmy, naszą polską naprawdę stronę zorganizować, no chociażby jest wszystko to, co robi Sakiewicz, prawda? No. Cała ta, no to jest dobry pomysł w ogóle, żeby stworzyć koncern medialny, żeby, prawda, no tylko, że żeby coś takiego naprawdę zrobić, to wszyscy, którzy do tego dotknęli w jakikolwiek sposób, wiedzą, że na to trzeba po prostu dużo pieniędzy. Trzeba dużo Bardzo pieniędzy. Dużo pieniędzy, bez nadziei na rychły zwrot. No tak, ale... ale zwrot inaczej. Te pieniądze, które zostały zainwestowane właśnie w tamtą stronę, to były pieniądze, które były inwestowane nie z myślą o doraźnym zwrocie z tej czy innej gazety sprzedawanej, czy reklam z danej telewizji, tylko rzeczywiście w bardzo wielu przypadkach było to myślenie strategiczne, polityczne, ideowe. No tak. Oni szli po władzę. Albo chcieli utrzymać władzę, bo to jest kwestia właśnie pytania, o gdzie jesteśmy w transformacji naszej. No właśnie. To jest tak, że oni ciągle uważają, znaczy niektórzy z nich przynajmniej, że Polska do nich należy. Tak, to jest. I że to jest, że tylko przejściowym ewenementem jest to, tę władzę albo jej część komuś oddać. Mm-hmm. To do nas wróci przecież, jest takie przekonanie, prawda? Po tamtej stronie. Musi wrócić. No, ten straszny czas, kiedyśmy władzę wymknęła nam się z rąk. To symbolem tego jest wywiad Kiszczaka w 1992 roku po obaleniu rządu Jana Olszewskiego, w którym to w lecie było, on to dał do jakiejś gazety, już nie pamiętam do której, długi wywiad, kiedy on się zwraca do Geremka, do tego, prawda, środowiska Okrągłego Stołu i mówi: myśmy wam oddali władzę na złotym talerzu, a wy co zrobiliście? Prawda? A wy co? Wy nie umieliście, wy jesteście partacze. Bo wyście dopuścili do tego, żeby ten Olszewski został premierem. No więc to... Znaczy, ja mam... Moja wizja jest taka. Oni oczywiście wiedzą to, że to do nich ma wrócić, tak? I są tego bardzo pewni. Nie, oni są pewni. Oni czasem zaczynają wątpić i to jest ten moment, kiedy to jest ta szczelina, którą my powinniśmy umieć dostrzegać i wykorzystywać. Jeszcze ostatnia kwestia. Kwestia technologii, tak, propagandowej. Jak Michnik robił Gazetę Wyborczą, to nie było widać Michnika. Było widać Gazetę Wyborczą. Czyli nie było widać osoby, a było widać produkt. Nie, no, było widać znaczek Solidarności, który notabene Lech Wałęsa im odebrał. No tak, ale to są paradoksy pewne, prawda? To są... Znaczy, ja to powiem inaczej. To jest tak, że dopóki ci konkurenci polityczni, o których mówimy, działają zgodnie, to trudno jest w ogóle się rozeznać, gdzie jest, że tak powiem, źródło. Jak oni się pokłócą, to wtedy jest szansa, że my się czegoś dowiadujemy. No tak, ale też trzeba wypracować metodę działania, która jest tak, wadliwa. Tak, i metodą działania jest rzeczywiście, bo to jest tak, że technologie się zmieniają. Trzeba docierać do Polaków, do ludzi bezpośrednio. To robią politycy. To jest, robią, starają się, robią co mogą, prawda, jeżdżą, robią, są, nie wiem, jest Facebook, Instagram, coś tam jeszcze, prawda, te media elektroniczne. To jest niestety
codzienność i to niestety się nie skończy. Mm-hmm. Ja mówię niestety, bo ja jestem niedobrym, znaczy ani tego w zasadzie nie używam, ani, uh-huh. ani nie umiałem tego zrobić. No, że jestem po prostu za stary, demodé. I to jest możliwe, ja to przyjmuję. Ale fakt jest taki, że te narzędzia propagandy, one powinny być przez nas wykorzystywane, częściowo organizowane. Są. I one częściowo rzeczywiście są. Nie wiem, problem polega na tym, że w skali globalnej, ponadnarodowej, te narzędzia są własnością ludzi, którzy mają poglądy. No właśnie. I to jest dopiero kłopot, dlatego że wprawdzie ja ciągle nie wierzę, chociaż niektórzy uważają, że tak jest, że od dłuższego czasu mamy do czynienia z rządem światowym, który, mhm. który tutaj, prawda, manewruje wszystkim nami, o, pionkami. Ja sądzę, że to tak bez przesady, że tak no. nie jest. To tak jak ze spiskami, prawda? Nie cały świat jest urządzony według jednej spiskowej idei, ale spiski istnieją. Istnieją. Ale spiski istnieją. Dowiadujemy się, jak się nie uda. Nie no, zmowy cenowe i temu podobnie. No, i to jest, no... prawda? Jak się nie uda, to się dowiadujemy. Ale ten właściciel Facebooka, czy Instagrama, mm. prawda, mm-hmm. czy no, to są ludzie, którzy mają poglądy tak. i aktywnie te poglądy lansują, wycinając tych, którzy mają inne zdania. Albo traktując ich jak ofiary, tak. które się wskazuje. A ponieważ technicznie jest to w tej chwili możliwe, także i tego rodzaju ingerencja na tym poziomie generalnym, no to mamy z tym do czynienia i to jest, można powiedzieć, dodatkowy jeszcze kłopot. Mm-hmm. Dlatego, że stworzenie tak zwanej własnej platformy, czy własnego, w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne. Bardzo trudne. Ale trzeba by spróbować, tylko do tego potrzebni są ludzie. Dobra, na tym kończymy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Naszym gościem był minister Piotr Naimski. Dziękuję Państwu, do widzenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, dziękuję Wam.